Stadion przy ulicy Zgody w Katowicach. Spotkanie 10. kolejki spotkań drugiej ligi piłkarskiej. Rozwój Katowice kontra Olimpia Grudziądz. Szóstką Seweryn Gancarczyk, z numerem 7 Kamil Łączek, 10 Michał Płonka, 11 Mateusz Wrzesień, 3 Adrian Bielawski, 6 Ariel Bawszczyk, 9 Marcin Kaczmarek. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi 3 sędziów z Okręgu Mazowieckiego jako sędzia główny Sebastian Załęski. Pomagać mu będą na liniach pan Łukasz Ryfa oraz Krzysztof Neyman. Centra lewą nogą w okolice 11 metra. Groźnie teraz było, jeszcze sytuacja w polu karnym. Źle przyjął piłkę Daniel Paszek. Mogło być bardzo groźnie pod bramką Olimpii. Na chwilę sytuacja wyjaśniona, dalej rozwój. Dośrodkowanie w pole karne. Teraz będzie sytuacja. Gol! 1-0. Michał Płonka w 21 minucie pokonuje bramkarza gości Wojciecha Muzyka i rozwój wychodzi na prowadzenie. Pierwsza akcja nieudana. Gracze rozwoju nie potrafili opanować piłki w polu karnym. Już do linii bocznej podbiega Damian Ciechanowski. Ten zawodnik za chwilę zagra piłkę z autu. I znów wydaje się, że będzie to daleki wyrzut. Tak jest. Tam pewna interwencja Gancarczyka. Piłka na 16 mecze. Teraz protestują goście. Twierdzą, że jeden z rywali zagrał piłkę ręką. Teraz uderzenie i gol! Mamy wyrównanie. 33 minuta spotkania. Uderzenie za pola karnego jednego z graczy drużyny Olimpii Grudziądz. Ziętarski. Niedokładnie do papki Jana. Tym razem gospodarze niecelnie. Hanslik, papki Jan. Lewa noga. Przy nim Kaletka. Przegrał ten pojedynek gracz rozwoju. Pole karne. Niecelnie teraz i niedokładnie zagrali zawodnicy Olimpii. A mogło być naprawdę groźnie pod bramką Bartosza Solińskiego. Tym razem 6 graczy Olimpii w polu karnym. Dośrodkowanie, miękko wrzucona piłka i będzie bramka, gol! Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo niebezpieczna okazja do zdobycia bramki. Nikt prawdopodobnie z współpartnerów Mateusza Marca nie dotknął tej piłki i w 89 minucie goście wychodzą na prowadzenie. Teraz centra w pole karne, piłka zawisła i na wszelki wypadek poza boisko Mikołaj Gabor. I jeszcze szybko wznowił grę Gancarczyk, Płonka, dośrodkowanie w pole karne, wysoko wyskoczył jeden z graczy rozwoju i piłka przechodzi nad poprzeczką. Świetne zagranie na wolne pole, Paszek wchodzi w pole karne, będzie groźna sytuacja, jeszcze i broni w ostatniej chwili Wojciech Muzyk i w tym momencie sędzia pan Sebastian Załęski kończy to spotkanie